I tam w kolejnym dniu, jak widać, ułożona całość. Udało się w końcu. A jako, że ten ostatni pasek był robiony z odpadów, no bo nie ma co się oszukiwać, no szkoda brać całych płyt, żeby docinać tutaj takie kawałki. A żeby docinać takie kawałki, więc postanowiłem, że to szpary bez frezu uzupełnię frezem. W końcu przez takiej dużej ilości płyt odcinałem te frezy, że teraz bez problemu mogę wziąć z odpadów kolejnych i pouzupełniać. Jako, że wpadłem na ten pomysł później, a nie wcześniej, więc już tam czasem gdzieniegdzie kleju napchałem, teraz się go trzeba po prostu pozbyć. Można by było oczywiście tą szparę wypełnić samą pianką, bo można, tak? Ale jak jest czym wypełnić, czemu nie wypełnić czymś, a to co zostanie szpara, już ją wypełnić najwyżej pianką. Ja wiem, że pianka jakaś może droga nie jest, ale w końcu po to robię to sam, żeby oszczędzić trochę grosza. Więc jak mam możliwość oszczędzenia, to warto oszczędzać, nie? No chodź. Znowu kropi. W ogóle dzisiaj zapowiedzieli opady do 40 mm, więc po prostu super. Żyć nie umierać. Tylko w czasie dni wolnych tak wspaniale może być. No i I tak kawałek po kawałku. Oczywiście nie włożone, a wklejone, więc w zupełności wystarczy w ten sposób. A różnicę i tak się wypełni. Coś mi gryzie. O, ta za szeroka. A różnicę, znaczy większe szpary, a i tak się wypełni pianką zwykłą. Ale mówię, no mam zapas tutaj odciętych frezików, więc warto wykorzystać to, co się ma, a nie płacić za wszystko, bo to nie sposób jest wydać pieniądze. To każdy głupi potrafi. Tak samo jak nie sposób jest coś naprawić, tylko kupić nowe. No, więc wszystko zależy od tego, co chcemy uzyskać, jakim kosztem. No i znów kolejny kawałek. Może nawet taki sprowadzić długi, by wepchnąć, tylko muszę pozbyć się tu trochę kleju. I już, parka mniejsza, jak widać. Prosta rzecz, a cieszy. No czy cieszy? No zawsze lepiej tak niż z wielkimi dziurami. Najgorsze to jest to, że teraz jak ta płyta jest mokra, a ja chodzę po piasku i potem wejdę tam, to zostało straszne błoto. Ale no wyjście nie ma, trzeba wejść. Trzeba zrobić. Można trochę opukać. No i tak jak widać, bajoro robię. No i tu to samo, co i tam. No i za chwilę. I tam po południu, już nawet wieczór. Można by powiedzieć, że miało być tak pięknie, aby wyszło jak zwykle. Ponieważ mimo najszczerszych chęci pogoda nie chciała współpracować i prawie cały dzień. Witam po południu późnym. No niestety
pogoda nie chciała współpracować w żaden sposób. Więc co się udało zrobić rano, to dokończyć płytę. I to się udało. Natomiast plany dalsze na dzisiaj, czyli zapianowanie całości, po czym ułożenie folii razem z przejściami dookoła rur, no to to już się nie udało. Trzeba opukać trochę budki. No i teraz, jak mówiłem, tytan Euroline, tym razem nie profesjonal. Jednolita struktura, łatwa aplikacja, doskonale wypełnia szczeliny. No i teraz głównym zadaniem końcówka do szczelin ITP. No i niewiele myśląc, trzeba wypełnić wszystkie szpary, luki. Wszystkie jakie są. Pychamy jak najdalej. Po czym ściskamy i czekamy, aż piana swoje zrobi. Kawałek po kawałku wszystkie szczeliny trzeba wypełnić. No raczej nic skomplikowanego. No. I dalej, później pokażę, jak to wyszło. Nie uzupełniam wszystkich szczelin, które są między płytami, bo tak to bym chyba wypsikał ze 30 takich pianek. Po to jest prest, żeby nie trzeba było tego robić. Ale jeżeli jest gdzieś na tyle duża szpara, że bez problemu wchodzi końcówka tego pistoletu, no to wtedy bez, tak jak tutaj, troszeczkę, no nie dużo, ale zawsze troszeczkę tego upchnę. No co mi szkodzi? Niczym to nie zaszkodzi. Czy pomoże? Raczej nie, bo jeszcze będę musiał to powycinać teraz potem. Przecież nie zostawię tego tak pod folią. No, ale to tyle. No i tak kawałek po kawałku całość.